Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Ostatnio kilka osób prosiło mnie, abym zrobiła film z moim codziennym makijażem, który będzie, wiecie, takim pełnym makijażem, łącznie z powiekami, łącznie z cerą, który będzie rozświetlający, który będzie szybki, który będzie prosty w wykonaniu, więc postanowiłam, że nakręcę taki właśnie film. Co prawda u mnie na kanale już są takie filmiki właśnie z moimi makijażami codziennymi, ale powiedzmy, że przychodzę z taką aktualizacją, pokażę Wam, jakie są moje takie sprawdzone, szybkie sposoby na codzienny makijaż, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Ja na co dzień rzadko kiedy używam bazy, uważam, że dobra pielęgnacja w zupełności wystarczy, ale jeżeli ma być to makijaż rozświetlający, no to musi być baza rozświetlająca. Dzisiaj użyję bazy Jacka Black, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, są to takie właśnie kropelki rozświetlające, taki primer pod makijaż, więc sobie go nakładam. Tak jak krem. On jest taki lekko złoty. Oczywiście nie powiem Wam, że ten makijaż to jest taki 5-minutowy makijaż, zrobicie go w 5 minut, bo wydaje mi się, że ciężko zrobić jest pełny makijaż w 5 minut. Tym bardziej jak się dużo gada, ale no nie jest to łatwe. Zazwyczaj tak potrzebujemy 10-15 minut, przynajmniej ja tyle potrzebuję. Ok, mam bazę, która jak widzicie jest bardzo połyskująca, ale bardzo ładnie też właśnie wygląda pod podkładem. I kiedy ja się śpieszę, kiedy robię właśnie szybki makijaż, to aplikuję jednocześnie i korektor, i podkład. Więc dzisiaj właśnie to uczynię. Moim dzisiejszym podkładem będzie Dior Forever Under Coverage. 24 godziny pełnego krycia i faktycznie on ma fajne krycie, ale zarazem bardzo fajnie i naturalnie wygląda na skórze, więc to leci na twarz, a pod oko ląduje korektor z Golden Rose HD Concealer, który jest przeznaczony do wykończenia makijażu delikatnej skóry pod okiem. Więc w pierwszej kolejności biorę korektor. Aplikuję go w miejsca, w których mam największe jakieś tam problemy zasinienia, czyli tutaj w kąciki i na dolinę łez. Resztę tego, co mi zostało na pędzelku, nakładam na powiekę, to od razu będzie moja baza pod cienie. I nakładam jednocześnie właśnie podkład. Ja mam go w odcieniu 0,20. On jest dosyć taki... No on jest taki właśnie, dla mnie jest idealny na lato, bo nie jest taki bardzo, bardzo ciemny, ale nie jest też taki biały, jaki używam zazwyczaj na co dzień, kiedy nie jestem opalona. Nie nakładam go dużo, rozprowadzam sobie delikatnie dłońmi. I rozprowadzam wszystko razem gąbeczką. Zaczynam oczywiście od okolicy tutaj oczu, korektora. Ja wiem, to się może wydać kontrowersyjne, nakładanie jednocześnie podkładu z korektorem, ale mi się świetnie sprawdza ten sposób i bardzo go lubię. Właśnie zwłaszcza jak się gdzieś śpieszę. Właśnie zaczynam sobie tutaj od okolicy oczu. Później lecę z centralną częścią twarzy. Zwracam tutaj uwagę na nozdrza, żeby dokładnie rozprowadzić podkład i rozprowadzam na pozostałą część twarzy. Trochę tutaj zajeżdżam na szyję, żeby mi się tak nie odznaczało.
Nie odznaczał kolor twarzy od szyi, chociaż w sumie nie jest tak źle. Jak widzicie, nałożyłam jedną warstwę, a to krycie jest takie solidne. Ja osobiście lubię mocne krycie, więc mi to nie przeszkadza, ale ta skóra też nie wygląda tak tempomatowo. On jest zastygający, ten podkład. Jest zastygający, ale właśnie ta skóra tak ładnie połyskuje, co też jest spowodowane tą bazą rozświetlającą, ale sam ten podkład jest też taki właśnie, jest bardzo naturalnie wyglądający na twarzy. Bardzo go polecam, mimo że on jest dosyć drogi, ale po pierwsze jest wydajny, bo nie trzeba go nakładać dużo, a po drugie świetnie się utrzymuje na twarzy. Ok, jeszcze tutaj sobie przelatuję trochę na uszy, właśnie tutaj na szyję, to już wspominałam i tak to zostawiam. Pudry zawsze używam dwa, czy się śpieszę, czy nie, zawsze używam dwa. Pod oko i na strefę te bardziej taki matujący, utrwalający, żebym się nie wyświecała w ciągu dnia. I dzisiaj użyję sobie mojego ulubionego pudru z Fenty Beauty, Profiltr. Mam go w odcieniu Butter 02. Jest taki delikatny. Prawie transparentny, ale właśnie taki, no taki jak masełko. Biorę sobie nie za duży pędzelek, a najlepiej taki właśnie języczek, bo takim właśnie pędzelkiem najlepiej mi się wklepuje tutaj puder. Bądź też zwykłym takim puszkiem, wiecie, jak są załączone do pudrów sypkich. I właśnie sobie tak. Zamaczam sobie właśnie ten pędzel w pudrze. Wyrównuję tutaj sobie tą okolicę pod okiem, zmarszczki i takimi wklepującymi ruchami aplikuję puder. Właśnie te ruchy takie wklepujące powodują to, że ten puder jest lepiej utrwalony, lepiej się scala z podkładem. Jakby nie zbiera się, korektor nie zbiera się w załamaniach i u mnie utrzymuje się tak naprawdę cały dzień. Właśnie w ciągu dnia nie mam później problemów z wyświecaniem, z ważeniem się podkładu, przez to, że robię właśnie takie wklepujące ruchy. Fajnie też właśnie się aplikuje takim zwykłym puszkiem do pudru. Nie mam akurat tutaj żadnego, ale no, są takie załączone do pudrów sypkich właśnie puszki i takimi też właśnie lubię aplikować. I mimo, że ten pędzelek jest przeznaczony do płynnych konsystencji, czy do nakładania masek, czy do nakładania pielęgnacji, czy nawet i podkładu, to ja właśnie go lubię używać w ten sposób. I mi się ta metoda sprawdza świetnie. I tak właśnie na strefę T, tutaj na czoło, na brodę, tutaj na policzki, na linii uśmiechu, gdzie moja skóra najszybciej się wyświeca. Robię to właśnie zazwyczaj pudrem pod oko, bo i niweluje się widoczność porów i ten puder jest raczej taki utrwalający. A na pozostałą część twarzy zawsze używam pudru rozświetlającego. I dzisiaj sobie użyję pudru Doll Face All A Glow, czyli taki rozświetlający puder, transparentny, przepraszam. Bardzo go lubię, jak widać już mam takie denko, ale on jest genialny, ten puder. On kosztuje około 100 zł, ale jest genialny, bardzo go polecam. Biorę sobie duży pędzel i omiatam pozostałą część twarzy. Tą resztą pudru, która mi zostanie na pędzlu, omiatam sobie całą twarz.
Jak widzicie, tutaj te boki twarzy są takie, no takie rozświetlone. Ja tutaj, w sumie tutaj rzadko kiedy ktoś ma problemy, chyba że no, naprawdę ma jakiś mocny, poważny trądzik albo bardzo taką tłustą cerę, ale zazwyczaj tu boki twarzy nie są problematyczne, więc można sobie pozwolić na odrobinę błysku. Jeżeli chodzi o konturowanie, to preferuję właśnie w makijażu dziennym używać jednej palety. Wiecie, kontur, rozświetlacz i róż, no bo to nie trzeba się bawić w te opakowania, nie trzeba ich otwierać. Dzisiaj użyję paletki z Benefitu, która właśnie ma wszystko w jednym. Co prawda hula jest taka matująca, ale na tak rozświetlonej twarzy będzie wyglądała dobrze. I również biorę duży pędzel do konturowania, bo praca z takimi dużymi pędzlami jest o wiele szybsza. Biorę sobie bronzer i lecę z konturem. Widzicie, tak naprawdę kilka machnięć pędzlem i kontur zrobiony. Także ja właśnie lubię takie pędzle, takie duże pędzle używać do szybkich makijaży. Czy to właśnie i do oczu, i do twarzy. Jeszcze co robię, to jak konturuję sobie tutaj żuchwę, to lubię przeciągnąć bronzerem tutaj od ucha w dół, po szyi, bo wydaje mi się, że właśnie mniej się w ten czas odznacza ten bronzer. Nigdy nie zaczynam też makijażu od brwi, ponieważ wiecie, jak lecę tym wielkim pędzlem po całej twarzy, to nie przejmuję się tym, czy mi się te brwi zepsują, czy nie. Robię to po prostu już po makijażu twarzy. Wydaje mi się, że tak jest najszybciej i najskuteczniej, bo nie muszę się tutaj przejmować, czy coś mi się zepsuje, czy nie. No jak widzicie, mimo że hula jest, hula w sensie bronzer jest matowy, to na tym rozświetlającym pudrze wygląda bardzo ładnie. Wręcz tak jakby był ten bronzer taki rozświetlający. Teraz użyję tego różu. Niestety nie jest to Kalifornia, mój ulubiony róż. To jest Honey Moon. Ale on też ma taką delikatną drobinę, on bardzo ładnie wygląda na twarzy. Biorę sobie taki pędzelek i lecę z różem. I po nałożeniu właśnie różu i bronzera biorę jeszcze ten duży pędzel, którym robiłam sobie tutaj właśnie boki twarzy i całość jakby rozcieram i łączę ze sobą. Wydaje mi się, że to bardziej tak naturalnie wygląda. I co? I teraz rozświetlacz. Bo wiadomo, nie ma makijażu bez rozświetlacza. Tutaj mam rozświetlacz Kuki. Przepiękny. Intensywny, przepiękny. Bardzo go lubię. Biorę sobie pędzelek, nawet taki do rozcierania cieni, do blendowania cieni, i nakładam rozświetlacz. Ja nakładam rozświetlacz wszędzie. Na skronie, na łuk brwiowy. Tutaj na kość jarzmową.
Wszędzie jak leci. Oczywiście, no wiadomo, każdy ma inne preferencje. Ja bardzo lubię rozświetlacz. Przepiękny. Nakładam go tutaj na nos, w sensie tutaj pomiędzy oczami. Nie nakładam na czubek nosa, ani tutaj na grzbiet. Nie lubię, nie przepadam. Wydaje mi się, że to tak bardziej uwydatnia niedoskonałości. I na łuk kupidyna. Naokoło ust. Zapomniałam, że on jest tak intensywny. Ale jest przepiękny. I tutaj też, jak widzę, że przesadziłam, a przesadziłam, to przelatuję sobie dużym pędzlem. Wszystko mi się razem łączy. Jest ok. Ok. Teraz brwi. Jeżeli chodzi o moje brwi, to ja na co dzień nie robię nic. Znaczy, w sensie nakładam żel albo mydło i to wszystko, zwłaszcza jak mam nałożoną farbkę. Więc właśnie tak zrobię. I właśnie nie zaczynam nigdy makijażu od brwi, choć wiem, że wiele osób tak właśnie zaczyna. Ja sobie je dobrze wyczesuję spiralką. Wiecie, z pozostałości podkładu i tutaj rozświetlacza, pudrów, wszystkiego. Robię to no, dosyć dokładnie. I jak już to zrobię, to nakładam mydełko albo żel jakiś. Dzisiaj użyję żelu z Benefitu, bo coś ostatnio się do niego przyczepiłam i tak go cały czas katuję. Więc mydełka wszystkie poszły w odstawkę. Ja mam takie brwi naturalnie dosyć cienkie, więc lubię je sobie właśnie tak trochę poszerzyć. Tak, biorę żel z Benefitu i lecę. Ten żel, on jest bardzo trwały. No u mnie na brwiach to się trzyma cały dzień. Nawet myślę, że jakbym się położyła w nim spać, to też by się nic by się tutaj nie zadziało. Tak, to jest najbardziej trwały żel, jaki kiedykolwiek miałam. Doklepuję sobie to palcem czy pędzelkiem. Ten żel też, wiecie, nie robi żadnych grudek, nie zjada podkładu, nic się tutaj z nim nie dzieje, więc tak, bardzo polecam. Jeżeli lubicie mieć sztywne i fajnie wyczesane brwi, to ten żel to życie. Naprawdę. Ten żel szybko też zastyga, nie ma tutaj, wiecie, nie trzeba czekać. Tak, on jest bardzo taki szybko zastygający, fajnie się z nim pracuje. No i jak widać, moje brwi już potrzebują wszystkiego i przycięcia, i farbki, i wszystkiego, ale właśnie kiedy mam tutaj jakieś luki, ubytki, to nie używam kredki, nie używam pomady, nie używam kredki czy cieni, bo to zajmuje mi za dużo czasu. Bardzo lubię pisaki z NYXa. One mają taką cieniutką, precyzyjną końcówkę. Podobną trochę do eyelinera, chociaż jest bardziej taka cienka i precyzyjna. I ja mam tutaj akurat w odcieniu
ash brown i dorysowuję sobie kilka włosków tutaj właśnie, gdzie mam jakieś luki, ubytki. Czy jak chcę po prostu zrobić trochę ciemniejsze brwi. Jak widzicie, ta brew wygląda dużo lepiej, jak jest troszkę tak zaznaczona, przyciemniona i są zniwelowane te luki, takie ubytki brwi. Jak gdzieś wyjadę albo za mocno przejadę pisakiem, to też się nie przejmuję, bo zawsze można to wyczesać spiralką. Także zawsze można każdy błąd naprawić, nie ma problemu. Ok, brwi już tak zostawiam. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, to ja już niejednokrotnie mówiłam, że preferuję w takim szybkim makijażu dziennym używanie zwykłego bronzera, takiego, którego używamy na co dzień, właśnie żeby sobie zaznaczyć tutaj kontur oka, żeby coś tam się działo na tej powiece, ewentualnie dodać rozświetlacza. I to jest taki mój w sumie najszybszy, najlepszy i najbardziej sprawdzony sposób. Bardzo go lubię. Ale dzisiaj chciałam właśnie użyć cieni, jakiejś paletki cieni, a chodzi ostatnio za mną ta paleta i chodzi za mną jakiś taki ciepły odcień brązu, więc właśnie to dzisiaj uczynię. A tutaj właśnie w tej palecie jest taki fajny taki ciepły brąz. Więc co ja robię? Wyrównuję sobie tutaj ten korektor, który mi się tutaj zebrał w załamaniach. Biorę duży pędzel. W sensie duży. No, on jest dosyć duży. Tak, to jest dosyć duży pędzelek. I tak naprawdę robię to jednym pędzlem. Nakładam ten brąz i lecę po całej powiece. Tak jakbym chciała zrobić sobie takie smoki, taką przydymianą powiekę. I właśnie używam tego dużego pędzla, bo tak naprawdę chwila, moment i makijaż jest zrobiony. Sam się robi. Właśnie ostatnio chyba Iwonka, pozdrawiam Iwonka, mówiła, że ma
ogromny problem z wyborem, codziennie z doborem palety, więc jeżeli chodzicie codziennie do pracy, to ubrania i palety razem wybierać wieczorem, bo to faktycznie jest duży problem. Ja zazwyczaj sobie przygotowuję kosmetyki, wkładam do jakiegoś tam koszyczka czy pudełeczka i właśnie sobie przygotowuję kosmetyki, bo ja też często zmieniam i mam tych kosmetyków dużo. Jakbym miała tak latać za każdym razem do komody, to mi się to nie opłaca, więc ja lubię sobie mieć przygotowany właśnie zestaw taki. Nawet tutaj na dolną powiekę wezmę trochę mniejszy pędzel, bo tym dużym to tak, wiecie, mogę zrobić sobie krzywdę, ale też tak chwila, moment i coś tam się dzieje na tej powiece, coś tam jest zaznaczone, takie przydymione oko. Ja lubię taki efekt, lubię taki makijaż. Nawet tutaj na ruchomą powiekę mogę nałożyć trochę ciemniejszy cień, żeby zrobił się taki smoky. Który? Może ten? Taka czekoladka. Ale jednak wolę ten duży pędzel. No i tak naprawdę to tyle. Jeszcze biorę ten pędzel, którym nakładałam sobie tutaj puder pod oko i czyszczę ewentualne jakieś tutaj niedociągnięcia właśnie tym pędzlem. W sumie on jest dwustronny i tutaj jest taki języczek, więc jeszcze sobie zaszaleję i nałożę jakiś błysk w kącik, może ten. Tutaj w kącik, żeby coś tam połyskiwało. Może palcem. Który to był ten? O tak. O tak, od razu lepiej. No tak z nim poleciałam, że mi na połowę powieki przeszedł, ale to nic. W sumie tak, jest ok. I co? Tuszuję rzęsy. Tusz, którego dzisiaj użyję, to Tommy Sporty Crazy Look. Lubię ten tusz. On ma fajną taką szczotę silikonową, więc tuszuję sobie rzęsy. Jak nie mam czasu, to nakładam jedną taką solidną warstwę tuszu od tutaj, od góry i od dołu, tak zamykając oko i wyciągając te rzęsy do góry. Jak mam dodatkowe 2 minuty, to lubię też sobie dokleić tutaj od dołu
dwie kępki rzęs, przez co to spojrzenie takie jest fajne, takie kocie, robi się takie kocie, fajne, wyciągnięte oko. To tak naprawdę też nie zajmuje dużo czasu, a efekt jest świetny. Więc właśnie jak mam jeszcze jakieś dodatkowe minuty, to lubię sobie dokleić ze dwie kępki. Jak się gdzieś ubrudzę tuszem, nigdy tego nie ściągam na świeżo, tylko czekam, aż on przeschnie i w ten czas usuwam to pędzelkiem. Już się nauczyłam, bo zawsze miałam z tym problem i właśnie nauczyłam się, że musi wyschnąć i można go wtedy spokojnie usunąć. Wydaje mi się, że jedna warstwa wystarczy mi tego tuszu. Jeżeli chodzi o usta, to ja nie przepadam za pomadkami matowymi, które są, wiadomo, długotrwałe, więc na co dzień jakoś tak nie przywiązuję też wagi dużej do ust. Lubię używać błyszczyki, czy to właśnie mocniej intensywne, czy też mniej. Lubię takie mleczne. Dzisiaj sobie użyję błyszczyk z Golden Rose. On ma jakiś kolor 103, ale on właśnie jest taki brudny, brudny róż, taki mleczny. No i błyszczyk, wiadomo, zawsze mam przy sobie, zawsze mogę sobie go dołożyć. Usta to wiadomo, że w ciągu dnia się zjadają. Wiadomo, jak się ma więcej czasu, to jeszcze można objechać usta konturówką, obrysować, nawet przeciągnąć po całych ustach, w ten czas jest to efekt trwalszy. No ale ja dzisiaj tylko użyję błyszczyk. I na co też zwracam uwagę w takim makijażu dziennym i staram się to robić zawsze, to mgiełka utrwalająca. Tak, używam mgiełek utrwalających, bo wydaje mi się, że one przedłużają trwałość makijażu. Dzisiaj sobie użyję mgiełki z Revolution Sport Fix. Tak wygląda. Pryskam sobie właśnie twarz mgiełką. I na sam koniec, właśnie jak jeszcze mi nie przeschła skóra, biorę sobie gąbeczkę, tą, którą robiłam makijaż, i wszystko doklepuję. I właśnie to też powoduje większą trwałość mojego makijażu. Więc tak, mam już gotowy makijaż. Nawet właśnie po doklepaniu tego sprayu gąbeczką ta twarz się nie klei, nic tutaj się nie dzieje. Więc tak wygląda właśnie mój makijaż codzienny, taki właśnie rozświetlający, pełny makijaż z powieką, żeby się coś tutaj świeciło, żeby się coś działo. Tak, to jest taka moja propozycja. Ja mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podobał, że był przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba, bo na 2000 subów będzie fajne rozdanie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo. Cześć!